Zasady działania mojej miesiączki są bardzo proste. Jeżdżę ze swoim gównianym aparatem po gównianych meczach i nagrywam gówniane filmiki. A później raz w miesiącu część z tych filmików łączę w jeden gówniany program i to jest właśnie moja miesiączka. No i skoro już to sobie wyjaśniliśmy, to chyba możemy zaczynać karta fiskowe podsumowanie kwietnia. Czekamy na pierwszy gwizdek. No proszę, jeszcze się na dobre nie zaczęło, a już całe pole karne zafajdane. No ciekawe, kto to posprząta. No i całe szczęście, zawodnicy posprzątali. A ciekawe, czy piłkarze równie chętnie sprzątają po kaczkach. Te właśnie dwie kaczki postanowiły wziąć udział w czwartoligowych zawodach w Łukowie. Jesteśmy z wami! Hej kaczki, jesteśmy z wami! Kaczka gol, ale ale! Kaczka gol, ale ale! I dla i dla kaczek! Tego nie wyszedłem. Gdzie Greenpeace? Ole! 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 Tyle bzdur, czas na coś poważnego. Przecież piłka nożna to dyscyplina dla ludzi myślących. Sprawna głowa bardzo się w futbolu przydaje. Przydaje się na przykład bramkarzom. To dopiero by poznała, co ją zabierze na drugi na taką randkę. Ale wybronił, nie? Co, on muchy odgania? A obrońcy to dopiero muszą się nagłówkować, aby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu w ustawieniu. Przy takim zwykłym rzucie rożnym, ile to trzeba się nakombinować, żeby stanąć na przykład przy właściwym słupku, albo żeby się odwrócić we właściwą stronę. To nie jest wcale takie łatwe. A zawodnicy ofensywni to dopiero muszą mieć łeb na karku. Ale jak już mi się uda dobrze go przystawić, to wtedy można strzelić naprawdę ładną bramkę. Zobaczcie to uderzenie głową z 30 metrów. Ej, jak się środek ustawia? Kurwa, jasnej! Kurwa, co on jeszcze chce? Wyświadczony, to co to jest? Jaka pogoda jest dzisiaj? To jest normalne. Komu jak komu, ale kibicom to dopiero przydaje się mocna głowa. Ale można ją wyćwiczyć. Chociażby dzięki układaniu kostki Rubika. Jeden z kibiców Orła Parysów robi to w 14 sekund bez meczu. W warunkach meczowych troszeczkę go rozprasza i 19 sekund, no ale też chyba nie jest tak najgorzej, co? 5 po start, dobra? Czekaj, start. Ja nie chcę sobie włączyć. 5 po start, dobra? Dobra. Start. Kiedy stracimy 3 sekundy. Teraz kolorami mówisz. Takie banery, reklama. Życiu, zamknę się. O kurwa, 10 sekund po prostu. Dobra, 19. O nie, kurwa! Jakaś bramka padła? A we współczesnym futbolu to nie jest tak, że wystarczy ruszyć głową i od razu sukces. Czasem trzeba uaktywnić również swoją dupę. Tak, ta bramka została strzelona właśnie tyłkiem. A teraz zobaczmy, jak zawodnik Dębowa Kłoda załadował bramkarzowi tura turze rogi. No to kurwa, ta kombinacja to nic nie daje. Wybierać piłkę i rzucać tam, kurwa, ludzie. O Jezu! O kurwa! Chyba tak nie chciał, ale... No. Jakby ktoś narzekał na zbyt szybkie tempo tej miesiączki, to ja dla uspokojenia atmosfery proponuję teraz kilka wolniaków. Patrz, kurwa! Nie pierdol, no tak! A, nie,
Jest! Jest! Tam. A nie mówiłem, że będzie gówniano? W tej miesiące w zasadzie brakuje już tylko jakiejś takiej ładnej puenty. Czerwone smoki Brwinów kontra Orion Cegłów. Jest 90. minuta spotkania i remis 0-0. Rzut karny wykonuje zespół gości. Ależ emocje. Pod koniec. Oj tam. Wrzucił mi sobie. Nie, no, mał. Ale jaj. Kurwa, już lepiej wytrzymał. Jest, już lepiej wytrzymał. Ależ dramaturgia na tych meczach, tutaj. No co, obronił się. No i co? No jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to znaczy, że miesiączka mu nie straszna. Bo to już na dzisiaj wszystko. Koniec.